Dzień dobry, kochani. Mamy dzisiaj nowy dzień. Nie wiem, czy nowy vlog, ale na pewno nowy dzień. Ja już jestem po bieganiu, po kąpieli, po porannej kawie. Dzisiaj zrobiłam swój naprawdę, tak mi się wydaje, że chyba pobiłam swój rekord, bo przebiegłam ponad 10 km w godzinę i 40 chyba 5 minut, ale to nie jest ważne, słuchajcie, ja nie ścigam się, ja nie robię niczego po to, żeby coś komuś udowodnić, tylko po prostu biegam dla własnej przyjemności, dla lepszej kondycji, a jeżeli ktokolwiek mnie krytykuje, słuchajcie, to wy macie z tym problem, nie ja. Ale wracając do wstępu, dzisiaj jestem pozytywnie nakręcona, mam dużo rzeczy do zrobienia, dużo spraw do ogarnięcia, mam dwie, trzy takie rzeczy, które muszę dzisiaj załatwić. One są bardzo, bardzo ciekawe, bardzo dla mnie, jakby to powiedzieć... Znaczy nie mogę wam o tym powiedzieć, bo to jest, ja wiem, to jest głupie, bo zawsze jak youtuberzy zaczynają mówić, że coś muszą zrobić, albo gdzieś muszą pojechać, ale nie mogą nic zdradzić, nic nie mogą powiedzieć, to jest takie wkurzające. Ale uwierzcie mi, gdybym mogła, to bym was tam zabrała, to bym wam o tym wszystkim powiedziała, usiadła z wami przy kawie i jak koleżanka z koleżanką, koleżanka z kolegą, opowiedziałabym wam całą tą historię. Ale z tego wszystkiego, to chcę wam powiedzieć, że w tym miesiącu, jak wiecie, 4 razy już w tygodniu będą się ukazywały moje filmiki, więc mam nadzieję, że z tego się cieszycie, że te statystyki troszeczkę będą lepsze. Cały czas oczywiście zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, a tymczasem ja zabieram się za śniadanie, zabieram się za odpowiadanie na maile, bo troszeczkę ich dostałam, no i na pewno się do was jeszcze odezwę. Tak więc dzień dobry, jeżeli to jest nowy vlog i życzę wam przyjemnego, miłego oglądania. A oto moje śniadanko, czyli grzanki razowe, przepraszam, razowo-żytnie, z żółtym serem, z pomidorem i z ogórkami. Tak więc życzcie mi smacznego. The last time I can see you in a while. Is it the truth that you'll be living tonight? We should take a walk and a swim in the sea. That will mean everything, yeah, everything to me. Can we get out of this one? Waiting and missing, I never thought you would leave me here. We can get out of this one. A tunnel of feelings, and just like we got through everything else. But I see you, honey. This is in no way funny. We will find our way, we back together. But right now there's stormy weather. I see a tear that begins to fall from your eyes. It is the truth that you'll be leaving tonight. I will be there with you even when you are alone. And I'll be waiting here when you come home. Can we get out of this one? Waiting and missing, I never thought you would leave me here. Jak widzieliście, moi drodzy, przygotowałam taką sałatkę mieszaną z ogórka, dałam tutaj fetę, dałam pomidory, dałam paprykę, dałam również tuńczyka, przyprawę włoską. To, że jest tutaj tyle oliwy, to nie znaczy, że to wszystko zostanie wypite czy zjedzone. No tak, jak zawsze musiała mi paść bateria, ale przykryłam, słuchajcie, przykryłam tę sałatkę, dlatego że troszkę muszek, owocówek mi się tutaj zaczęło zbierać, bo tam troszeczkę miałam owoców. Zakończyłam nagrywanie odnośnie tej oliwy.
że daję jej zawsze więcej. Oczywiście jej nie wypijam, nie zjadam w tej sałatce w takiej ilości, w jakiej teraz jest. Dlatego, że ja później tę oliwę wykorzystuję do różnego rodzaju sosów. A lubię, jak ona przejdzie troszeczkę tymi przyprawami, tymi warzywami i serem, bo wtedy ona nabiera takiego innego troszeczkę smaku. I doprawię jeszcze, słuchajcie, czosnkiem granulowanym i mam tu jeszcze odrobinkę bazylii świeżej, więc zaraz ją umyję, wrzucę ją tutaj, przygotuję sobie może ze dwa kawałki chlebka, mogę sobie wymoczyć odrobinkę w tej oliwce ten chlebek i to będzie moje. To będzie mój obiad. Mój obiad po prostu. Voila. I tak wygląda mój obiadek. Tak więc ja zabieram się za jedzenie, aby życzyć sobie smacznego. Jak widzicie, wyszłam z domu. Jestem już po kawie. Przepraszam, się tak oglądam, czy nikt nie idzie. Tak, jeszcze powiem Wam, że trochę się krępuję na ulicach. Jak jestem w innym mieście, niekoniecznie, ale jak u siebie, to tak troszkę, troszkę dziwnie. No ale dobra, wracając jakby do tematu. Tak, jestem już po dwóch kawach, wyszłam na zakupy, biegnę szybko, bo po południu pracuję. Tak, tak, jest niedziela, ale ja też pracuję dziś. I teraz tak, idę na zakupy do Carrefoura. Mam jakieś tam małe takie spożywcze zakupy do zrobienia. Muszę pomyśleć o jednym prezencie dla mojego kolegi, z którym biegam. A propos biegania, dzisiaj nastawiłam sobie budzik na 6 rano. Miałam pobiec, ale słuchajcie, była taka u nas burza w Warszawie. I tak padało, tak lało wręcz. Że po prostu odpuściłam sobie. Troszkę się u nas w Warszawie ochłodziło. Myślę, że to dobrze, bo to też dobrze robi na organizm. Takie troszkę ochłodzenie, żeby nie przegrzać się. A wiecie, że ostatnio w Polsce, i nie tylko w Polsce, są straszne upały. Moi drodzy, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Chciałabym, żebyście mi koniecznie napisali w komentarzu, jaką tematykę chcielibyście, żebym Wam nakręcała. Ja wiem, że bardzo wiele z Was pisze do mnie, że... Przepraszam, że ja tak trochę mam zadyszkę, ale idę dość szybko. Ale dobra, wracając do tematu, bo już kilka wątków poruszam, przepraszam Was. Żebyście mi napisali, jaką tematykę chcecie, żebym Wam dla Was kręciła, nagrywała. Ja wiem, że wiele z Was pisze, że nieważne co, byle tylko vlog się ukazał, byle tylko pokazać nawet zwykły, zwyczajny dzień, jak i też to, co robię w mieszkaniu, w domu. Ale wiecie co, nie wiem, mnie się wydaje, że to trochę jest nudne. Chciałabym, owszem, ożywić trochę te vlogi, jak i też pokazywać Wam więcej z mojego życia, ale uwierzcie mi, naprawdę w moim życiu się niewiele dzieje takiego, żebym mogła Wam o tym mówić, czy też Wam to pokazywać. Bardzo się cieszę, to też chciałam powiedzieć, że ostatnio więcej z Was przybyło na mój kanał, ale cały czas podtrzymuję to, co powiedziałam na początku dzisiejszego vloga, że statystycznie, jeżeli chodzi o oglądalność, ja nie mówię tutaj o subskrybentach, tylko mówię o oglądalności, no tej oglądalności to nie jest wcale więcej, jak myślałam. Więc koniecznie nadal podtrzymuję zapytanie, czy chcecie, żeby te vlogi były 4 razy w tygodniu, czy tak jak były do tej pory 3. Dobra, moi drodzy, ja już dochodzę tutaj do przystanku. Co prawda mogłam w tamtym wsiąść, na tamtym przystanku, ale pomyślałam sobie, że włączę kamerę i trochę do Was pomówię. Tak więc, moi drodzy, odezwę się na pewno do Was później, ale w sklepie nie będę nagrywała, bo no, tak jak powiedziałam, jeszcze się trochę krępuję. Moi drodzy, to wszystkie moje zakupy. Kupiłam chleb, taką bagietkę z jakimiś ziarnami,
wzięłam pleśniowy ser, bo dzisiaj mam znajomych na kolacji, więc coś takiego do winka. Wzięłam ser owczo-kozi, taki fetę, bo będę sałatkę robiła. To jest ten prezent, który kupiłam mojemu koledze, z którym biegam. Mogę go Wam pokazać, bo jak wrzucę ten film, to już dawno się dostanie ten prezent. Jest to taki termiczny. Jest to taki termiczny kubek do kawy. To jest to, później zapakuję. I kupiłam tak jeszcze szampon z Chaume. Miałam go kiedyś i on jest naprawdę bardzo dobry. To jest ta wersja czyli z miodem i olejem figowym. Wzięłam jeszcze raz te z Lenora granulki do prania, zwłaszcza używam je do prania rzeczy sportowych. No i taki wybielacz, on też był w jakiejś promocyjnej cenie, a już czas, żebym takie swoje białe bluzki troszkę odświeżyła, więc on mi się przyda. I tak to są wszystkie zakupy, które poczyniłam. Przebieram się, robię sobie jakieś szybkie śniadanie. A w kuchni chciałam Wam powiedzieć, że właśnie gotuję ryż jaśminowy, dlatego że w zeszły piątek zamówiłam sobie wieczorkiem, jak wracałam z pracy, zamówiłam sobie w chińskiej restauracji na pyszne.pl krewetki w takim ostrym sosie i ryż już mi się skończył, dlatego sobie dogotowuję, żebym mogła mieć na jutro na obiad. A tu w międzyczasie jeszcze wzięłam i usmażyłam boczniaki i też będę miała jako fajny dodatek do jutrzejszego obiadu. Ryż zaraz muszę wziąć i odcedzić, bo już jest gotowy. Słuchajcie, przygotowałam sobie chyba najlepszy drink z możliwych. Oczywiście bezalkoholowy, żeby nie było. Wlałam tutaj ten napar, który robiłam z trawy cytrynowej. Dołożyłam takiej pulpy z mango i dałam... Zresztą zaraz Wam pokażę. Spójrzcie. Dałam tę pulpę z mango. Wam o tym opowiadałam. Też możecie ją dostać w konesso.pl. I to jest po prostu... To jest cymes. To, co robi... To coś, czyli to są 100% cytryny sycylijskie. O tym też mówiłam w ulubieńcach, więc czekajcie na ten filmik. Albo może ten film już się ukazał, nie wiem. I zmieszałam, słuchajcie, to wszystko razem. I to jest, i odrobinę lodu dałam. Powiem Wam, że to jest najlepszy napój, drink bez alkoholu, jaki możecie sobie wyobrazić i zrobić w takie upały. Tak więc gorąco Wam polecam razem z tymi dwoma produktami, które są naprawdę bardzo dobre, dobrej jakości. We should take a walk down a swim in the sea.